przyszliśmy, żeby wyrazić ogromny szacunek sędziom Sądu Najwyższego i pierwszej prezes Małgorzacie Gersdorf. O kurde. Za wszystko to, co przez ostatnie lata zrobili dla zachowania niezależności trzeciej władzy w Polsce. Proszę pani, jest to pana danych osobowych. Proszę tych danych nie nagrywać. Wiemy o tym, że w Sądzie Najwyższym, w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych leżą do rozpatrzenia wnioski dotyczące statusu powołanych przez Andrzeja Dudę do Sądu Najwyższego niezgodnie z konstytucją członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Mamy głębokie przekonanie, że my, obywatelki i obywatele Polski, mamy pełne prawo oczekiwać, a być może nawet żądać od Sądu Najwyższego, żeby w tych niezwykle trudnych i dramatycznych czasach dla Polski stanął na wysokości zadania i zostawił jakiemukolwiek następcy, pani profesor Gersdorf, jasny sygnał. Chcemy, żeby Sąd Najwyższy zdecydował, kto jest, a kto nie jest uprawniony do zasiadania w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Tak żebyśmy mieli pewność, że o wyborze kolejnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będą decydowali rzeczywiście niezawiśli sędziowie, a nie partyjni aparatczycy Ziobry. Chcemy mieć pewność, że o głosowaniu, czy mam nadzieję jednak w wyborach w przyszłości, decydować będą zgodnie z konstytucją sędziowie Sądu Najwyższego, czy decydować będą nominaci partyjni Zbigniewa Ziobry. Oczywiście nikt w Polsce dla zachowania reguł demokratycznego życia, dla zachowania zasad konstytucyjnych, w końcu dla zachowania zwykłej przyzwoitości nie zrobił tak wiele, jak zrobili sędziowie, którzy zasiadają w budynku, przed którym stoimy. Nikt nie zrobił tak dużo, jak pani profesor Małgorzata Gersdorf. Wiemy to. Jesteśmy im naprawdę za to ogromnie i dozgodnie wdzięczni. Jednak sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że uważamy, że mamy prawo postawić jeszcze to jedno oczekiwanie. Nie zostawiajcie nas samych. Pokażcie nam drogowskazy. Pokażcie drogowskazy wszystkim sędziom, którzy po 30 kwietnia zostaną sami z konstytucją na salach sądowych. Niech wiedzą, niech świat również się dowie o tym, że są w Polsce siły, są w Polsce ludzie, którzy nie oddadzą łatwo demokracji, nie pozwolą konstytucji umrzeć w ciszy. Ten baner odwagi to nie jest wpisanie się w falę krytyki, naszym zdaniem pochopnej, medialnej, która spotkała ostatnio sędziów Sądu Najwyższego i w szczególności panią prezes Małgorzatę Gersdorf. Z osób do tego powołanych urzędowo mało kto, może z wyjątkiem Rzecznika Praw Obywatelskich, zrobił tyle dla praworządności w Polsce, co zrobili sędziowie Sądu Najwyższego. Natomiast w tej chwili grozi Sądowi Najwyższemu, że zostanie jeszcze jedną wydmuszką wydłubaną ze środka z sensu konstytucyjnego, tak jak już to się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, tak jak się to stało w dużej mierze z prokuraturą, no przede wszystkim bardzo wcześnie z Urzędem Prokuratora Generalnego, tak już jak się stało z Najwyższą Izbą Kontroli i wieloma innymi instytucjami w Polsce, które miały pełnić rolę arbitra wobec władzy wykonawczej i ustawodawczej.
I to cóż, no, prosimy bardzo, żeby zostawić drogowskaz niezależnym sędziom, niezależnym prokuratorom, którzy jeszcze próbują zachować niezależność mimo braku praktycznie ochrony, niezależnym adwokatom, którzy będą bronili nas na sali sądowej, no i wreszcie ludziom i w Polsce, i poza granicami, którzy tej niezależności sądownictwa, którzy szczątków praworządności w Polsce będą próbowali bronić. Śledztwo, które wszczęłam, dotyczyło sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób w związku z czynnościami podejmowanymi i planowanymi, a mającymi na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich w okresie ogłoszonej w kraju epidemii. To było śledztwo, które zostało wszczęte w oparciu o zawiadomienie, które do naszej prokuratury skierowała osoba fizyczna, która osobiście poczuła się zagrożona działaniami, o których dowiadywała się w przestrzeni medialnej, które są podejmowane w związku z planowanymi wyborami prezydenckimi. Natomiast ten materiał, który był zawarty w zawiadomieniu, poszerzyłam po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego o powszechnie dostępne opinie epidemiologów, wirusologów, opinie Towarzystwa Epidemiologów, opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie wszystkie te instytucje i te osoby, autorytety w swoich dziedzinach wypowiadały się na temat, jak wielkim zagrożeniem może być przeprowadzenie wyborów w okresie trwającej epidemii. Powiem szczerze, wszczynając to postępowanie, nawet dopuściłam do siebie taką ewentualność, że z uwagi na jakby charakter tej sprawy, z uwagi na jej wydźwięk medialny i społeczny, ta sprawa być może zostanie przejęta do prowadzenia nawet przez jednostkę wyższego rzędu. Natomiast nie spodziewałam się, że w tak ekspresowym tempie to postępowanie zostanie umorzone przez moją bezpośrednią przełożoną. Bez przeprowadzania żadnych czynności dowodowych, bez przesłuchiwania świadków, bez uzyskiwania dalszych opinii. Wszczęcie śledztwa nie przesądza o tym, że przestępstwo miało miejsce. To jest dopiero punkt wyjścia do tego, aby po zgromadzeniu szerokiego materiału dowodowego, przesłuchaniu osób, zgromadzeniu opinii, innych czynnościach dowodowych, oceniając ten cały materiał kompleksowo, podjąć decyzję, czy miało miejsce przestępstwo, czy nie. No tutaj z racji chociażby na ten 3-godzinny okres nie było takiej szansy po prostu. Zatem w mojej ocenie jakiejkolwiek treści ta decyzja zapadła, bo ja nie mam oficjalnej informacji, tylko przekaz medialny ze strony tutaj rzecznika prokuratury okręgowej, ta decyzja w mojej ocenie nie da się obronić merytorycznie. Ona miała prawo przejąć moje śledztwo do prowadzenia osobistego, miała prawo również je zakończyć. To, że uczyniła to tak kuriozalnie, bez postępowania dowodowego, no świadczy o tym, że jakby nie jej celem nie było wyjaśnienie okoliczności tej sprawy, a jedynie zakończenie tego postępowania. Może pan złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Każda osoba, która uznaje, że jakieś zachowania naruszą jej prawa, która uznaje się za osobę pokrzywdzoną, ma prawo złożyć stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ono dopiero będzie podlegało ocenie przez prokuratora. Jeśli nie zgadza z tą decyzją, ma prawo do zaskarżenia, sprawa trafia do sądu. No to jest cała droga proceduralna przewidziana w przepisach, więc jeżeli ktoś chce dochodzić swoich praw, najlepszą drogą i formą jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i wykorzystywanie tych uprawnień, które mu kodeks przyznaje. Jurek, odezwij się do pani. Prokurator zgodnie z zapisami ustawy jest niezależny, natomiast niestety prokuratura również w ustawie jest to zapisane, jest instytucją hierarchicznie podporządkowaną. Czyli każdy prokurator jest zobowiązany do przestrzegania poleceń służbowych prokuratora przełożonego. Takie są przepisy. Tutaj są pewne jakby możliwości manewru, czyli można się nie zgadzać z taką decyzją, można wnosić o uzasadnienie polecenia na piśmie, to już są niuanse. Natomiast prokuratorzy nie mają takiego stopnia niezawisłości. My jesteśmy niezależni, jesteśmy niezawiśli, nie mamy umocowania w Konstytucji, więc zakres naszych uprawnień i swobody podejmowania decyzji, opartej na przepisach prawa oczywiście, jest dużo, dużo mniejszy. Osobiście uznaję, nie tylko ja, ale całe stowarzyszenie, którego jestem członkiem, czyli Stowarzyszenie Lex Super Omnia, że funkcja prokuratora generalnego bezwzględnie powinna być oddzielona od funkcji ministra sprawiedliwości, który jest politykiem, a więc z założenia, i nie jest to jakiś zarzut, kieruje się zupełnie innymi celami politycznymi, niż te cele, do których prokuratura została powołana, czyli do ścigania przestępstw.
a potencjalnie rodzi to taką pokusę i ryzyko, co niestety się dzieje, wykorzystywania prokuratury jako narzędzia politycznego. Dzień dobry pani. Czy może moglibyśmy zadać kilka pytań? Czy moglibyśmy zadać kilka pytań? Mają sens takie obostrzenia, jakie zostały wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia? Ja myślę, że na tym etapie tak, mają. No, jeśli chodzi o maseczki, tak? To ja osobiście popieram pomysł maseczek. A będzie pani brała udział w wyborach? A tego jeszcze nie wiemy. Ale myśli pani, że to jest dobry pomysł? Ale wie pani co, nie śledzę do końca tego, jakie są ostatnie Ale jest informacje. Wirus, są takie zagrożenia i jak pani sądzi? Pomysły z wyborami korespondencyjnymi, czy to jest bezpieczne? No ja nie mam jeszcze opinii na ten temat. Czy moglibyśmy zadać kilka pytań? Proszę, ale trochę się spieszę. Czy ufa pani policjantom? Jak się pani wydaje? Wzbudzają one zaufanie pani? Pozwoli pani, że na to pytanie nie odpowiem, jednak mimo wszystko. Trochę przesadzają. Nie mamy z kogo wybierać, no poza panem obecnym prezydentem. Więc ja osobiście bojkotuję taką. Pani bojkotuje? Tak, na pewno. A pani? Myślę, że tu się akurat z koleżanką zgodzę, że tak, nie mamy pewności tak naprawdę, co robimy sami. To też, ale nie ma kampanii, nie wiemy, kogo wybieramy. Czy czuje się pan bezpieczniej dzięki temu? Tak, bo jestem anonimowy. Ja rzadko wychodzę z domu, bo jestem rencistą, proszę pani, także mnie wszystko jedno. Ja widziałem tylko raz taką mieszaną, ale to było na samym tydzień temu. To znaczy żandarmeria wojskowa i milicjant. Ponieważ, proszę pani, wstałem późno i byłem w koszulce z krótkim rękawem, było dosyć chłodno, to zainteresowali się, czy ja nie marzę. Kiedyś były urny nieprzeźroczyste, a zrobili przeźroczyste i to też się nie spodobało emerytom, że to jest nie tak. Ja wrzucam, a oni widzą. No właśnie, a teraz będą pana dane osobowe krążyły Bóg wie gdzie, prawda? No ci, co coś znaczą, to tak, żeby nie ja, co ja znaczę. Ja mogę pani powiedzieć, jaki mam PESEL w tej chwili. Czyli nie ma pan lęku? Tak? Ja nie, no. Za mało znaczę w tym społeczeństwie. Dziękujemy panu serdecznie. Moglibyśmy kilka pytań zadać? Nie. Więcej bakterii zbiera nam się chodząc w maseczkach, niż jak chodzimy bez maseczek. Jak ma się maseczkę, to się czuje bezpieczniej, ale w praktyce to tak naprawdę nic nie daje. Efekt jest na pewno lepszy niż w krajach innych Europy. Cały czas mam tutaj, prawda, wilgotno, mokro. Także dużo lepiej nam byłoby bez maseczek. Uważam, że to już jest lepsze niż jakby tego nie było. Nie ufam niestety. No jeżeli przyjdzie do mnie ten formularz, to tak. Moja mama pracuje akurat na Poczcie Polskiej, jest kierowniczką. Tak, tak. Mówi, że wszystko jest okej. W tej chwili trudno mi jest powiedzieć. Aczkolwiek pewnie tak. Tak, 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 tak. Czy są one pana zdaniem demokratyczne w pełni? Tak, tak. A tajne? Też tym bardziej nie. Jak najbardziej. I bezpieczne? I bezpieczne, tak. Będą na 100% jakieś wymuszenia, jeżeli chodzi o nielegalność. Będą na pewno jakieś teorie spiskowe, dlatego ja nie chcę w tym uczestniczyć i po prostu odpuszczę. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Wypowiadam się, proszę panią. Jeżeli chodzi o to, co mamy w tej chwili, to nie ma żadnego sensu. No, jeżeli już nam coś nakładają, to się tego słucham, więc wolę, żeby cokolwiek było, niż żeby to było po prostu olane. Jestem zmuszona do tego, po to, żeby karnie zapłacić. Znam przypadki, gdzie ludzie potrzebowali testów i nie mieli ich wykonywanych. O kurde, to ty. Czy to jest bezpieczniejsze na pewno niż wybory, żeby być gdzieś fizycznie? Ale czy w pełni bezpieczne? Pewnie też nie. Poczta Polska da sobie radę z przeprowadzeniem? Może być bardzo ciężko. Uważam, że będzie bardzo ciężko. Jak pani zdanie, wszyscy mamy szansę otrzymać kartę do głosowania? Nie. Wezmę, no bo warto być dobrym obywatelem, żeby zagłosować. Ja uważam, że to jest totalna głupota. Ludzie z zagranicy prawdopodobnie będą mieli możliwości. Karty są już drukowane. Nie wiadomo, nie jest, że tak powiem, ustawa jest w Senacie. To wszystko nas zaboi. Nagle się okaże, że jakiś kandydat się wycofa, więc karty będzie trzeba wszystkie zmieniać, tak? Więc jakby podejście, forsowanie tego to jest głupota i myślę, że dużo osób się z tym zgodzi, tak?
Staram się zawsze przestrzegać zaleceń rządu, niezależnie jaki ten rząd byłby. Jestem świadkiem Jehowy, więc staram się zawsze po prostu stosować do wytycznych. Epidemie, które dzisiaj występują, to po prostu spełnienie się znaków, które zapowiedział Jezus. Więc spokojnie czekam, stosuję się do wytycznych, nie oceniam, a wiem, że niestety, ale władcą świata jest szatan, więc nie spodziewam się też, że zostaną rozwiązane te rzeczy poprzez ludzi czy ludzkie rządy.